Chciałbym, żebyście obliczyli wartość takiego wyrażenia. 5x kwadrat dla x równego 3. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie samodzielnie wykonać to zadanie. Ok. Takie zadanie wykonujemy w ten sposób, że każdy x w tym wyrażeniu zastępujemy liczbą 3. Czyli to wyrażenie jest równoważne. 5 razy. I zamiast x zapisujemy 3 do kwadratu. Z kolejności działań wiemy, że najpierw musimy wykonać potęgowanie, a dopiero potem mnożenie. Dla pewności możemy zapisać 3 do kwadratu w nawiasie. 3 do kwadratu równa się 9. 5 razy 9 równa się 45. Zróbmy jeszcze jeden trochę inny przykład. Powiedzmy, że wyrażenie jest takie. 1 trzecia. Razy 6 do potęgi x. I chcemy znać wartość tego wyrażenia dla x równego 2. Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie to obliczyć. Jeszcze raz. Wszędzie, gdzie występuje w tym wyrażeniu x, musimy zastąpić go liczbą 2. Czyli to wyrażenie jest równoważne 1 trzecia razy 6 do kwadratu. Tu, gdzie był x. Teraz znajduje się 2. To się równa najpierw potęgowanie według kolejności działań. 1 trzecia razy 6 do kwadratu to 36, a 1 trzecia z 36 to 12 i gotowe.